Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z This War of Mine. I mamy dzień 25. Ostatnio sobie tutaj skończyliśmy, mamy 25, to może na początku niech sobie Pawle zejdzie i od razu coś zje. Z tego względu, że będzie nam to na pewno potrzebne, żeby nasi podopieczni nie umarli z głodu. Tymczasem sprawdzimy sobie radio, czyli standardowe rzeczy, które robimy codziennie. Nic ciekawego, nic ciekawego. Słychać muzykę, nic ciekawego. Będzie znacznie chłodniej. No dobra. Dobra, każdy tutaj leci gdzieś coś zjeść. O Jezu, zatrzymałem Pawła, żeby... Dobra, jest, okej. Mógł dojeść, że tak powiem. Na jakiś czas wystarczy. Gdzie jest... Zaraz, na razie nie potrzebujemy wrzucać opału. Arika jest zmęczona. W takim razie... Katia jest w stanie coś tego dnia robić. Okej, niech wszyscy sobie pojedzą. Bruno zejdzie na dół. W sumie Katia smutna, lekko ranna i głodna. Może zróbmy sobie... Zaraz, czy my mamy w tym momencie opał jakiś na... Mamy. Mamy jakiś opał, ale zróbmy może filtr. Przy okazji, Bruno, zanim się położysz, wrzuć tutaj do pieca. Będę wdzięczny, dziękuję. Nam trochę spadła temperaturka. Okej, czy wszyscy zjedli? Ty jesteś zmęczona. Ty jesteś lekko ranny i zmęczony. Ty jesteś zmęczony i smutny. Spokojnie, mam nadzieję, że niedługo już będzie jakaś sytuacja, w której mogliby polepszyć swój stan psychiczny. Okej, lecisz, Katia, tutaj. Proszę, proszę. Mam coś dla ciebie, otwórz drzwi. No ładnie. Ciekawe, co ma dla nas. Zaraz tam podejdę. Słuchajcie, na pewno za niedługo będzie zbliżała się zima. Ja muszę zaopatrzyć się w masę drewna bądź opału bezpośrednio, więc muszę wziąć ze sobą... siekierę, by rąbać drewna. Znaczy drewno, meble tak naprawdę i mieć z tego jakiś opał bądź drewno. Dzień dobry. Posłuchaj... Proszę posłuchaj mnie. Okej, proszę bardzo. Mieszkamy kilka bloków stąd. Widzieliśmy, że skrojniliście się w tym budynku, a skoro jesteśmy sąsiadami, postanowiliśmy przyjść się przywitać. Przynieśliśmy wam trochę warzyw z naszego ogrodu. Smacznego! Kurczę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale to bardzo mocno. Jeżeli dobrze liczę, 6 warzywek starcza na jakieś 12 porcji. 6 warzywek starcza na jakieś 12 porcji. Jeżeli dobrze liczę. Bo jedno warzywko schodzi na zupę dla 2 osób. No kurczę, powiem wam, że... Na razie jesteśmy naprawdę dobrze ustawieni. Kurczę. Jak tam nasze rzeczy? Czy ja mam siekierę? Mam siekierę i tą siekierę chętnie bym, kurde, zabrał na zwiady. Z tego względu, że powoli, powoli potrzebujemy... Ogrzewa się nasz przybytek. 25 dzień. Właśnie. Dlatego zastanawiam się, czy w ogóle jest sens... Zastanawiam się, czy w ogóle jest sens w tym momencie ulepszać te ogródki warzywne, bo my naprawdę mamy masę tego żarcia. 24 puszki. To jest 5, 6, 12 dni. 37. Plus z tego, ojej. Ja się zastanawiam, czy czasem jedzenia, jeżeli nam nikt nie ukradnie tego. Zastanawiam się, czy czasem jedzenia nie mamy do końca. Wojny. Kurczę. Dobra, nic już tego dnia nie zrobimy. Dlatego niech zapadnie noc. Nie można nam tam dotrzeć przez walki. Okej, ty idziesz. Ty śpisz, ty śpisz. Ty czuwasz. No dobra, w takim razie ty też czuwasz. I przepraszam bardzo, ale jeszcze do magazynu wrócimy. Z tego względu, że tam coś nam zostało. Broń niewiele, części bardzo dużo. Tam coś nam zostało. Na pewno jakieś drewno zostało, więc też sobie to przejrzymy. Niewielka kamienica. Ja się zastanawiam, czy tam zrzuciłem wszystko w jedno miejsce, ale chyba nie. Dlatego jeszcze tam zajrzymy. Mam nadzieję, że się sprężę.
Czy brać ze sobą siekierę? Myślę, że jeszcze sobie damy radę bez siekiery. Przecież zaraz, zapomniałem, czy ja tam brałem... Kurczę, nie pamiętam, czy ja tam otwierałem te kraty i tak dalej. A nie zrobiłem piły. I jeden wafel. Szukajmy w takim razie zapasów bez tego wszystkiego. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze zostało, bo naprawdę zapomniałem o tym. A, widzicie. Czyli jednak nie zebrałem jeszcze wszystkiego. Tak to jest, jak się nagrywa co drugi dzień i później widzicie, człowiek zapomina o tym wszystkim. Dobra. Myślę, że z tego, co tutaj oczywiście... Dobra, postaram się, wiecie co zrobić? Tej nocy postaram się wszystko zebrać w jednym miejscu. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeżeli mi się nie uda, no to trudno. Ale mam... naprawdę dobre chęci. Chyba w takim razie tutaj mam... jedne kraty na dole, jedne kraty na górze. Kurczę, ten magazyn naprawdę jest niezłą kopalnią złota, tak samo jak plac budowy, czy pewnie posterunek policji. Dobra, wiecie co? Poskładam to tutaj wszystko z domku. Co mam w tym momencie? To wszystko się oczywiście postakuje, bo często zauważyłem, że jest taki błąd popełniany przeze mnie, że nie biorę czegoś z jakiegoś innego miejsca, bo myślę, na przykład zostawiam tam, bo mi jest niepotrzebne jedno. Później dochodzę do jakiegoś innego miejsca i... znajduję kolejne, czyli już na przykład jest pełen z... O nie, jednak tutaj przeciąłem kraty. Pełen, można powiedzieć, slot, nie? Tego nie będę rozbijał, bo z drugiej strony można wejść po drabinie. Pewnie dla was to jest dosyć nudne, takie to, co ja robię, ale mnie to naprawdę ułatwi sprawę z tego względu, że jak mówiłem, no... będę widział wszystko w jednym miejscu. To mi naprawdę ułatwi sprawę. Bandaże, naprawdę dobra waluta. Tutaj też, aha, czyli dobra. Czyli to wszystko, co tutaj za kratami, to powyjmowałem. Mówię, tak to jest, jak człowiek troszeczkę zapomina to, co robił w poprzednim dniu. Co jest błędem? Coś tam sobie przypomniałem wcześniej. Zaraz, czy tutaj coś jest? Nie ma, dobra, lecimy tutaj w takim razie. Na górze na bank coś jest i tutaj również, o właśnie. Mamy jeszcze trochę tej nocy, weźmy wszystko. Jak widzicie, już chyba znalazłem trzecią kryjówkę, gdzie są książki i części elektryczne. Lecimy na górę. Okej. Ciekawe, czy ja jakąś miejscówkę... O! Ojej, co ja zrobiłem? Wyszedłem? A nie wziąłem wszystko? Ojej. Ciekawe, czy jest jakaś kryjówka, którą na przykład miałbym eksplorować na 100%. Tam jest napisane. Okej. No niestety, dobra, w takim razie to musimy zrzucić na dół. Dajesz, Pawle. No i z Pawlem jest o tyle dobrze, że on bardzo szybko biega. I naprawdę takie akcje jesteśmy w stanie wykonywać w nocy. Zrzućmy sobie to, co mamy. Fajnie, jakby ktoś przyszedł jeszcze, kto ma naprawdę duży plecak. Z tego, co wiem i zaobserwowałem, to chyba... jak on miał na imię? Miał 17, on był wolny, ale był silny i miał dużo miejsca w plecaku. Ale tego jest. Dobra, lecimy górą. Może kiedyś do nas wpadnie, ale pytanie, czy jest sens kogoś takiego brać do ekipy. Kolejną buźkę do wyżywienia, można powiedzieć, prawda? O nie, nie, nie. Okej. Tytoń. Przyda się, jeżeli byśmy chcieli coś odkupić od... jakiegoś typa. Lepiej trzymać tytoń, z tego względu, że jak zrobię fajki, to bardzo możliwe, że Bruno wypali. A jeżeli przyjdzie kupiec i będziemy jeszcze mieli cynk, że... cena fajek poszybowała w górę. To jest naprawdę dobra akcja.
O! Kurczę, mamy już niewiele czasu. Będziemy musieli to chyba... Wszystkiego nie zbierzemy. Nie zbierzemy tego na pewno w jednym miejscu, dlatego ja sobie tutaj... O kurczę, dlatego jest... Dlatego ja sobie tu poskładam jedno, tam poskładam drugie i na pewno możemy być pewni, że tutaj wrócimy jeszcze nie raz. Ale już to idzie o wiele, wiele szybciej, prawda? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, składając to wszystko w jednym miejscu i starałem się wam wytłumaczyć. Dziękuję. Dziękuję. Na górę. Jeszcze tutaj po drugiej stronie będzie i na dole. Super. Mamy jeszcze czas, żeby to wszystko przejrzeć. Opa. Dziękuję. Sprawdźmy, czy coś... No na dół. Dajesz, Pawle. No, jeszcze tutaj coś mamy. Pewnie jakbyśmy przycisk siekierą, to coś jeszcze można byłoby porąbać, z tego by był opał. Ale wiadomo. Opał jest równoznaczny z jednym drewienkiem. Do piątej mamy czas, ale do piątej już nie jest tak dużo. Fajki. Postaram się to poskładać w jednym miejscu, zobaczymy, czy mi się uda. Ciekawe, no to już nie jest dużo miejsc, znaczy dużo czasu, ale może mi się uda. Jeszcze chyba dwa razy musimy obrócić, wtedy będę przebierał z tego wszystkiego, co tam jest, ale drewna mamy sporo, więc... O, jeszcze raz przyjdę. Więc jeżeli zima by nas zaskoczyła, to myślę, że takie drewno... by się nam naprawdę przydało i wtedy byśmy musieli podrzucać faktycznie, tak jak mówiliście, pewnie z jakichś 6 opału do piecyka, by było ciepło. Do piątej już niedługo, ale zdążymy spokojnie. Super, udało mi się zrobić to, co chciałem. Czyli pozbierane jest wszystko w jednym miejscu. Następnym razem, jak tu przyjdziemy, a jeżeli będą zablokowane inne miejsca, to myślę, że jesteśmy w stanie. Dobra, na styk tak naprawdę zdążyliśmy. Co mi jest potrzebne? To mi jest potrzebne. Tytoń weźmy. Składniki lekarstw. To by nam było potrzebne z tego względu, że możemy tworzyć jakąś tam jeszcze siekierę bądź coś w ten deseń. Jeżeli przyjdzie zima, to zajmuje naprawdę chyba 5 tych. Książki mamy. Te drobiazgi by nam się przydały. Trochę drewna, jeżeli... Trochę, no minimum 6, żeby opał zrobić, jeżeli już będzie tak naprawdę zimno. Papierosów na razie nie biorę, bo Bruno mi wypali je, kurde, frajer. Co moglibyśmy wziąć jeszcze? Co mogłoby być na handel? No tutaj raczej kiepsko z tym, co mogłoby być na handel. Weźmy jeszcze jedno to i jedno to. Przyjdę po resztę. Na pewno przyjdę po resztę. Okej, wyjdźmy. Wracajmy do wyjścia. Mam to już wszystko w jednym miejscu, więc o wiele, wiele będzie szybciej w następnych dniach. Pawle wrócił. Zobaczmy. Mam nadzieję, że nikt nas nie zaatakował tej nocy. Oby. Bo już poprzedniej nocy chyba zostaliśmy zaatakowani, z tego co pamiętam, ale udało nam się odeprzeć atak. Super. Nic się nie stało. Jest. 26 dzień. Kto na dole leży? Katia? No to poproszę cię bardzo, Katia, żebyś podrzuciła tutaj do kominka. Ty z kolei jesteś blisko, zrób filtr, jeżeli byś mogła. Jeżeli byłabyś w stanie, to zrób filtr. Super. Ty, Bruno, z kolei idź na górę i ten filtr będziesz mógł zaaplikować tam na górze. Mhm. Już się robi faktycznie coraz zimniej. Tytoń i papierosy są obecnie wykorzystywane jako waluta w pogoreniach, jednakże ich zapasy topnieją. Co się stanie, gdy się wyczerpią? Bardzo możliwe, że poszybują ceny niebotycznie w górę, jak to mówią. Katia, bardzo cię bym prosił, żebyś tutaj nie spała i nie pierdzielała się tak bardzo. Podrzuć jeszcze jedną czapę. Ty zrób to. Co jestem w stanie zrobić? Ty tutaj, dobra. Dziękuję. W takim razie Bruno, jeżeli jesteś zmęczony, to leć na dół się przespać. Ty z kolei sprawdź, co tutaj mamy. Mamy 17 stopni, więc nie jest źle. Nic na razie stąd nie muszę robić. Stąd też nie.
Chociaż z drugiej strony, jeżeli byśmy stworzyli, zrobilibyśmy popsuty pistolet i popsutą strzelbę na faktycznie pełnoprawną strzelbę i pistolet, chociaż to zajmuje bardzo dużo tych właśnie części do broni, a zobaczcie, że siekiera również potrzebuje aż 5, albo na przykład piła, a nie piła, no nie, piła potrzebuje aż 1. Czy ja mam nóż? Mam 2 noże, okej. Okay. I kamizelkę kuloodporną. Nieźle. Powiem wam, że szykuję się na pewien skok. Nie wiem, czy ktoś wie, na jaki skok. Ej, zobaczcie, Katia nie jest już smutna. Paweł jest jeszcze smutny, ale... A może bym zostawił im muzykę, co? Czy ta muzyka może kogoś denerwować i drażnić? Dobra, i tak jak faktycznie mówiliście, dziś jak do połowy dnia nikt nie wpadnie, to bardzo prawdopodobne, że już później nikt nie przyjdzie. No to musimy czekać w takim razie. Nic więcej nie zrobimy, jeżeli chodzi o rzeczy, to jest ok. Jest i na handel, i na grzanie, i na grzaniec. Znaczy przyszedł ktoś z zeszłej nocy, więc wątpię, żeby tej nocy również ktoś przyszedł. Jeszcze poczekam, aż ktoś się wyśpi. To wtedy położę Katię, chociaż nie sądzę, żeby przez połowę dnia status lekko ranny jej się zmienił. O właśnie, to właśnie chciałem zrobić. Nie daję sobie rady. Pod jakim względem, Pawle? Czemu tak mówisz? Pawle, a jeżeli bym cię mógł prosić... Albo nie. Chciałem zrobić kolejny filtr, bo widzę, że już tutaj się woda zaraz nam 4 sztuki wody nam się zrobią. Ciekawy jestem, czy jak na przykład odeśpię Pawla. Bo ta w ogóle, ta Arika, to ona jest niezła kobieta. Ona niczym się nie przejmuje. Tylko co chwilę jest głodna i zmęczona, jak zostawiamy na warcie. Pawle niestety się przejął tym, co ostatnio zrobiliśmy. Dobra, koniec dnia, nie będę was tutaj oczywiście... Nie mam czasu na leniuchowanie. A, myślałem, że się możesz przespać z tym statusem smutnego. No nic, dobra. Nadal jest wszystko zablokowane. Hotel. W hotelu możemy jeszcze parę rzeczy pozbierać, ale myślę, że w tym magazynie dom publiczny. Kurna, tutaj w tym domu publicznym to też jest... Jeszcze parę ciekawych rzeczy, pewnie. Nie chciałbym tam zginąć. Dobra, magazyn. Czuj, czuwaj. Kobiety dzisiaj pełnią wartę. Przykro mi. Przygotuj się do magazynu. Nie bierzemy nic. Szukaj zapasów. Mówię, na razie muszę się skupić na tym, żeby zebrać odpowiednią ilość drewna. A później się pomyśli. Chociaż powiem wam, że no, na pewno naboje by nam się przydały z tego względu, że po pierwsze musimy ich wyżywić, po drugie musimy im zapewnić ciepło, po trzecie musimy się bronić. A skąd się tu wziął jeszcze na górze coś? To nie zauważyłem. Ale gafa ze mnie. Gapa. O, cześć, dobra, dobra. Także mówię wam, że strzykuję się na jeden skok, który myślę, że no, odmieni nasze losy. Znaczy, nie wiem, czy jest co odmieniać. W każdym razie, no naprawdę, naprawdę mogą być nam przydatne papierosy. Postaram się, żeby Bruna powstrzymać przed tym, by nie palił. Nie wypalił nam tego wszystkiego. Myślę, że w takiej kompozycji możemy to wziąć. To jest jeszcze masa drewna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 i coś będziemy musieli zostawić, jeżeli byśmy chcieli przyjść tu jeszcze raz, ale chyba nie wiem, czy kolejny raz będzie tutaj trzeba przychodzić. Nie wiem, czy kolejny raz trzeba będzie tutaj przychodzić. Myślę, że nie. I dzień 27. Czyli dzień jedzenia. Jedzenie mamy przygotowane, więc nie powinno być większego problemu. Z
Zaatakowano nas. Ja 6 amunicji nam... 24. To jeszcze w takim razie... 4 razy mogą nas zaatakować. Atakują nas średnio co... drugi dzień. Katia. Jeżeli byś mogła... Co to za bio? Wspomnienia. Miałem już opuścić dzielnicę moich rodziców z pustymi rękami, ale spotkałem znajomego, który powiedział mi, że jest pewna sprawa, w której mogłabym pomóc. Żołnierze aresztowali okoliczną piękność pod jakimś zmyślonym zarzutem. Chyba nie muszę wyjaśnić, dlaczego ją zatrzymano. Mieszkańcy zebrali pieniądze na wykup i potrzebowali kogoś, kto je dostarczy. Zganny, byłaś to ty? Oh yeah, czy wy widzieliście, co nam przed chwilą się pokazało na dole? No właśnie. Mięsko. Zobaczmy, przystrójmy tu coś. Bruno śpi, to dobrze, bo... z powodu ciężkich strat wojsko zacofało się na poprzednie pozycje. Kontynuując strategię unikania bezpośredniego konfliktu, mieszkańcy znowu będą mogli przemieszczać się po mieście. Super. W takim razie będą odblokowane w tym momencie... miejscówki. Ej, bo jest bardzo zimno, Bruno. Podrzucaj mi tutaj szczapki. Ty bierzesz to. Czasami zauważyłem, że się strasznie buguje ta temperatura. O co mi chodzi? O to, że kurczę... jest tak bardzo niska, a później nagle ciul, tak leci w górę, nie? Okej, okay. I powiedzcie mi, że jeszcze jest potrzeba, kurde, tego opału, by było ciepło. No nie wierzę. Dobra, musimy się Brunem zająć, z tego względu, że... Dobra, to podrzuć tutaj w takim razie jeszcze, kurczę. Musimy się Brunem zająć, bo Bruno... Znaczy, Bruno nie możemy w tym momencie zostawić na warcie, bo nam wypali fajki. Właśnie nie wiem, czy oni w trakcie dnia mogą palić fajki, czy nie. Arika, na dół. Ty tutaj. O, come on! Masz coś, co może mi się spodobać? Naprawdę? Czy wszyscy są najedzeni? Wszyscy są najedzeni, dobra. Katia, musisz, przepraszam, podskoczyć, zobaczyć, co ten pan chce. 14 stopni, pół jest 17, więc podskoczyło o... 3. O, Bruno niech idzie spać, a ty, Pawle, się tutaj... Okej. Sprawdźmy, co ty pan... Panie, co ty masz? Co ty, panie, masz? To by mnie interesowało. To i to i to. I niewiele ci mogę dać, że tak powiem. Ja tak naprawdę to mogę wydać to. O nie, co to ja jej dałem? To jest uszkodzona, nie? A, uszkodzona. A mam dobrą? Mam dobrą. No to okej. Okay. Bardzo hojnie z twojej strony. No problem. Jakbyś jeszcze dorzucił to... i na przykład trochę drewna, żebym nie musiał po niego chodzić. Co ty na to? Nic z tego, musisz się bardziej postarać. Świetnie. Bardzo hojnie z twojej strony. O, proszę. No to ciekawie. Czyli co, drewienka mi nie da. Świetnie umowa stoi. No właśnie, jakbym zrobił. A, okej, okay, dobra. Już kumam, nie, musisz się bardziej postarać, więc to odrzućmy. Na to się zgódźmy, podejdźmy do niego jeszcze raz. Teraz, czy on ma coś, co jeszcze by nas zainteresowało? Myślę, że nie, kurde, no drewno ewentualnie. Tego drewna będę tutaj potrzebował sporo. I za to drewno mógłbym ci, kolego, dać co? No dwa te składniki lekarstw, bo lekarstwa raczej mam na tyle, że na razie mi starczy spokojnie. Myślę, że tak to mogłoby być. A, jeszcze coś mogę sobie dorzucić do ciebie. A, proszę, dziękuję bardzo. Lekarstw mam sporo.
Tego mam sporo. Nie jest źle. Zgoda, dobra, Katia. Leć ty się. Zaraz, Bruno, ty jesteś lekko ranny, więc dlaczego ty nie leżysz? A Pawle, mógłbyś odprowadzić tego pana? Będę bardzo wdzięczny. Nara. Wiem, że mogę topić śnieg. Nocą. Znaczy nocą, zimą, przepraszam bardzo. Zróbmy jeszcze to i podrzućmy potem na górze. Ile mamy wody w ogóle? 62, ło, ho, 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 ho. To będę mógł robić warzywka, jeżeli ulepszę swój ogródek warzywny. Okej, okay. I nadal Pawle jest smutny, kurczę. Z każdym dniem gorzej. Ja wiem, że jeszcze ten plac, jaki on się nazywał? Plac... Nie konstrukcyjny, plac budowy, przepraszam. Plac budowy jeszcze jest do przejrzenia. Aha, ja zrobiłem, a przecież kupiłem przed chwilą dwa. Dobra. Dobra. Jedzenia mamy naprawdę sporo. Ej, ta muzyka może czasami wiercić w głowie, bez kitu. Dobra, koniec dnia. Nie będę was tutaj przeciągał. Nadal Pawle jest smutny. Bardzo mi przykro z tego powodu. Ty śpisz w łóżku, ty czuwasz, ty czuwasz. I mamy wszystko odblokowane, tak? Posterunek wojska. Tutaj będziemy musieli się kiedyś wybrać. Tak myślę. A tymczasem możemy lecieć na plac budowy. I się przygotujmy. Jak? Myślę, że możemy wziąć, kurde, siekierę i poszukać tych jednak... Porąbać te wszystkie części. Chociaż drewna mam naprawdę sporo, kurczę. Po 6 na zimę, to ile musiałaby zima trwać, jeżeli bym nie wykorzystywał tego drewna? A bo dobra, weźmy. Zobaczymy, co się nam trafi. I tutaj chyba też nie pozbierałem wszystkiego w jednym miejscu, nie? Coś takiego. Może zejdźmy na dół i po pierwsze wyciągnijmy to, co jest tam z dołu, bo tego wszystkiego nie udało mi się właśnie. Tego wszystkiego nie udało mi się pozbierać. Kurczę. Nie jest to takie proste, na jakie mogłoby wyglądać. Mamy mało czasu, a ta lokacja jest naprawdę ogromna. Także mówiąc angielszczyzną, wyklirujemy tą miejscówę. Mam nadzieję przynajmniej. Albo nie, najpierw sprawdźmy, co mamy tutaj. Bo tutaj trochę rzeczy zostawiłem, nie? Oh shit! Dobrze, że tu zajrzałem. Dobra, nie zbiorę wszystkiego na górę, bo chodząc po tych drabinach to naprawdę by była masakra. W takim razie zrzućmy sobie tutaj rzeczy, które mamy. Później będziemy wybierać. Aha. Żebym tej siekiery nie zapomniał. Ta siekiera nie psuje się tak szybko, ale jednak no za niedługo chyba z niej będzie nic nie zostanie. Okej. Tak. Weźmy jednak to. A, bo dobra, porąbmy to. Kurczę, trochę się motam. A nie powinienem tak się mylić. Okej, sprawdźmy, co jest tutaj. Mówiliście mi, żebym stołków i łóżek nie bił, bo z nich nie ma opału. Jeszcze nie zwróciłem na to uwagi. Praktycznie we wszystkim dostaję opał, a nie zwracam uwagi na to, co rąbię, nie? Kurde, ta... Będę musiał zrobić siekierę następną chyba. Albo może nie trzeba będzie. Zobaczymy. Leci, leć, Pawle. Bo naprawdę mamy mało czasu. Potrzebujemy jakiegoś wydarzenia, które by potrafiło polepszyć, poprawić humor Pawlemu. Bo jednak Pawle jest tutaj, widzę, dosyć załamany. Na drugą stronę przejdziemy sobie górą. Więc może to zostawmy. Tutaj gdzieś będę musiał zostawić te rzeczy. Bo jednak ich nie zdołam wszystkich w jedno miejsce zrzucić. Na przykład tutaj, kurde, jest bardzo dużo rzeczy w jednym miejscu, co chyba ja zrobiłem wcześniej. Ale jak widzicie, no nawet się sprawdza to, że w jedno miejsce zrzucamy wszystko. Bo później mam ogólny wgląd na to, co mamy z całej lokacji. Czy jest na przykład warto tutaj jeszcze wracać. Zrzućmy sobie to na dół. Nie zdążę całej chyba przejść. Ale wezmę to, co mi najbardziej będzie potrzebne.
Na pewno na dole są leki i tak dalej, to na pewno będzie na wymianę w ostateczności. Jeżeli nie będę miał nic innego, a będę coś potrzebował od danego kupca, to myślę, że damy sobie radę. O, o, o. Oh shit, tutaj mamy na wymianę dopiero. No to się ładnie obłowimy znowu na wymianę. Człowiek zapomina o tych niektórych lokacjach, co tam w nich było. Tak właśnie się to później kończy, że musi latać tam kilka razy i sobie przypomina, co jednak wartościowego tutaj zostawił. A zrzućmy to, o, widzę, że nam się zaraz zepsuje siekiera. A i dobrze, bo nie będę musiał mieć... Ten slot będzie pusty w takim razie. Okej, jeszcze na górę wejdźmy. Mam nadzieję, że tam coś znajdę, bo jeżeli nie, to się zdenerwuję. Ale bardzo możliwe, że tutaj nic nie będzie, bo już wszystko wziąłem. A właśnie. Jak też myślałem. Dobra, lecimy w takim razie tędy. Fajnie, że tu można sobie poschodzić. O nie, tutaj nic nie ma. Na dół. Tutaj też nic nie ma. Jeszcze niżej. O, coś znaleźliśmy. Także nie jest źle. Kolejna drewna ilość. To masakryczna ilość kolejnego drewna. Na dole coś mamy. Mam nadzieję, że z tym wszystkim zabierzemy się na drugą stronę. O, już powoli nam brakuje miejsca. O, nie. Coś czuję, że tutaj chyba nie zabierzemy tego wszystkiego. Popsuł się przedmiot. Nie wierzę. Ostatnie cięcia. O, jejku, jejku. Robię to tak. Nie, nie mogę to zrobić tak. Dobra, weźmy tak. Jest to bardziej... Jak nie wiesz, jak tam wrócić? Kurde, hopie. Jak ty chcesz wracać do domu, jak nie wiesz jak? Leć, leć, bo już masz mało czasu, kolego. Masz mało czasu, a my ten czas nadszarpnęliśmy. Przynajmniej ja wam nadszarpnąłem troszeczkę tego czasu. Bo jednak was tutaj trzymam. Ej, gdzie... Aha, bo tu jest taka dziura wielka. Dobra, i teraz trzeba się zastanowić, co stąd bierzemy. Zrzućmy sobie to wszystko tutaj. Co stąd mi jest potrzebne? Myślę, że na handel ewentualny. Wow. Obsłudny karabin szturmowy, super. Weźmy sobie opał. Dobra, na razie stąd wszystko. Chciałbym iść na dół. Na dole tam było dużo chyba, tam były konserwy, jakieś leki. Nie wiem, czy czasem bandaże tam nie było żadnego. Hop, hop, hop. Sprawdźmy, co my tu mamy. Ok, konserwy, leki, papieros. Ten opał jest fajny, bo tak, opał się robi z jednej deski, a na jednym miejscu tylko mogą być dwie deski, a opał możemy aż cztery na jednym miejscu umieścić, to jest bardzo fajna rzecz. Tego, jeżeli jest opcja, to oczywiście bierzemy opał i po drugie nie trzeba go robić. Dobra, opał mamy, jeżeli by było zimno, a będzie zimno. Rzeczy na wymianę mamy, więc jeżeli byśmy potrzebowali jakichś części bądź leków, czy czegokolwiek innego, jedzenia, wody, chociaż mamy ich naprawdę sporo, mamy. Więc do wyjścia. Paweł wrócił. Zobaczmy w takim razie, co tutaj się wydarzyło. Robi się bardzo zimno. I tego się obawiałem. Nie powiem, że nie. Super, nikt nas nie zaatakował. Mamy 28 dzień, więc nie musimy pić, ochamać. A ja bym chciał bardzo, ale to bardzo podrzucić do... Nie ma już kawy, no nie ma. Okej, podrzućmy to. Ty jesteś zmęczona i głodna. Ty jesteś zmęczony i głodny. Ty jesteś lekko ranna i głodna. Ej, zaraz, czemu tego nie wzięłaś? Tak, jak wzięłaś. Patrzcie, podłożyłem 5. Maksymalnie to jest 6 szczap do
palenia. O, teraz dopiero wskoczyła dobra temperatura. Teraz dopiero wskoczyła dobra temperatura. Tak, wziąłem filtry, a znając życie, w tym momencie to wszystko na górze jest zamarznięte. Okej. Okay. Czekamy jeszcze na ten niebo. Jest zimno, niestety w najbliższych dniach nie spodziewamy się wzrostu temperatur, dlatego pamiętajcie o podtrzymywaniu ognia przez całą drobę. Drobę, tak? Znając życie, tu jest zamarznięte, co? Bo tu mamy nawet śnieg w środku swojego domu. Ale mamy 18 stopni, więc nie jest źle, powinien topnieć. A tak też myślałem. Zamarzło. I tak też mi mówiliście, że zamarza. Na zewnątrz możemy śnieg zebrać, ale to już w następnym odcinku. Ja już i tak was przetrzymałem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Dzisiaj naprawdę zrobiliśmy to na speedzie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.